Ja, siebie chcemy zmieniać świat, tak żeby... Chcemy? Ja chcę. We want to change ourselves. We want to change the world. I want to change the world. That's why I practice. I kiedy tak borykałem się z jakimś pytaniem dotyczącym przyszłości zawodowej... And I was struggling with my question regarding my professional future. Myślałem o tym, że chciałbym coś może robić bardziej znaczącego, tak zawodowo. I thought I want to do something more meaningless professionally. W tym samym momencie myślałem o tym, że chciałbym wskazania przyjąć. And I rozwiązał się telefon i dzwoni telefon, odbieram, dzwoni pani, która mówi, I thought I would like to take precepts. Pana numer został polecony then przez inną osobę. Zajmuje się pan szkoleniami and dla the lady firm. Said, I you are this coach. Była zainteresowana szkoleniami dla naszej firmy. Psychological training. Do sprzedaży. She was interested. She wanted to buy. Więc pytam tą panią o szczegóły i pani mówi, że I'm asking her jest z firmy zbrojeniowej, produkują amunicję. We produce ammo. I'm from the military business, she says. I właśnie chcą pan sprzedaż jakoś bardziej ruszyć. We want to enrich our sales, so we want to sell more. Moje zdziwienie strasznie rośnie, ale nie mam co powiedzieć. My amazement grows, but I have no words. Pani. Chcę, żebym ja z nią porozmawiał. Do you want me to have her here? That's what you ask. No właśnie, pytam dlatego, że nie chciałem sobie pani powiedzieć. I didn't know what to tell. Nie chciałem jej powiedzieć, że, no wie pani, ja takimi rzeczami się zajmuję na branży zbrojeniowej, bo jestem buddystą, mam klauzulę sumienia. I didn't know what should I tell to her. I'm a Buddhist, I don't do these things, you know, the military industry is not, you know, my favorite business, I have this conscience clause. No bo też nie chciałem, żeby poczuła się, nie wiem, być może jakoś, nie wiem, also, I didn't want her to feel offended that she's the bad one and I'm the good one. I powiedziałem jej, żeby wysłała maila. Do ciebie. Żeby wysłała maila, a później jakoś... Coś mieć więcej czasu. So I wanted to gain some time. Na mail łatwiej nie odpowiedzieć. It's easier to order the email, right. A potem właśnie pomyślałem, że nie wiedziałem, co w ogóle zrobić w tej and sytuacji. Then I just realized, actually I was downfolded in this situation, didn't know what to do. Bo nie wiem, ile osób praktykuje na świecie, ile medytuje, przypuszczam, że chyba niedużo. Mm-hmm. I don't know how many people meditate in the world, maybe not many. I kiedy wracamy na przykład z odosobnienia, też so spotykam się z when ludźmi. We return from the retreat, we meet them. I czasami niektórzy, jak mówimy, że coś medytujemy, a praktykujemy, to się dziwnie patrzą. Some of them, they look strange when we say we meditate. Ich pytanie moje jest tak właśnie, jak? So their question is, jak wnosić jakąś tą swoją... How to bring the good to the world. A dlaczego wspomniałeś o tej sytuacji? So why did you mention the situation? Tak, że świat jest jaki jest. Because the world is what it is. Tak, świat jest jaki jest. It is what it is. Nic nie jest dobre ani złe. And nothing is good or wrong. Natomiast na pewno są dwie rzeczy. But for sure there are two things. Jasny kierunek i niezbyt jasny kierunek. The clear direction and not a clear direction. Oznacza to, dlaczego robisz to, co robisz. Which means, why are you doing what you're doing? To jest bardzo ważne pytanie. And that's the important question. Ja ci nie odpowiem na nie. And I cannot answer. Ponieważ każdy musi znaleźć Because odpowiedź sam. You all have to find your answer. Zen oznacza, musisz stać się niezależny. Zen means become independent. To znaczy, nie możesz korzystać z rozwiązań, danych ci przez jakiegoś nauczyciela albo autorytet. So you it says you cannot make any use of a teaching given you by any authority. Kiedyś Chogyam Trungpa, jeden z nauczycieli, nie Zen, ale Chogyam Trungpa, to samo dziwiec, one of the teachers, powiedział, Buddhism is the religion for adults. He said Buddhism to religia dla dorosłych. Means there is no babysitter in this Nie ma tutaj nianki. No babysitter in the sky. Nie ma nianki na niebie. Nie wiem, in the sky. In heaven is. W niebiosach. Nie ma żadnej nianki w niebiosach. Okay. Oznacza, że musisz zapytać siebie ostatecznie. That means you have to ask yourself eventually. My mamy bardzo ważny aspekt treningu. We have Zen. This important aspect of training in Zen. Nazywamy Kongan. Called Kongan. Kongan
jeden ze sposobów rozumienia tego Kongan oznacza jakieś pytanie, jakiś and one problem of the meanings of Kongan is a question or a problem. Więc ty musisz postrzec ten problem. You have to perceive the problem. I musisz połączyć się z nim w najlepszy możliwy sposób. And connect with it when, in the most the best possible way. Okay. To dlatego, chociaż mamy wiele konganów tradycyjnych. And even though we have many traditional kongans. I one są bardzo wszystkie stare, mają długą historię. And they're really old and they. Wiele z nich jest starych, mają many długą of historię. Them are old. One są wciąż nowe. They are still new. Ponieważ nie dostaniesz na nie odpowiedzi od kogoś. No może. Because you cannot get nie wiem, the answer co robicie from anybody else. W ogrodzie, w lesie i w kuchni. Although I don't know what słyszałem, że uczniowie sobie czasem sprzedają odpowiedzi na in the gardens or in the forest. Because I heard that sometimes students sell answers to each other. Ale to jest nieporozumienie. But it's a misunderstanding. Ponieważ odpowiedź nigdy nie jest twoja, jeżeli nie wyjdzie z ciebie. Because the answer is never yours unless it comes from you. Więc tutaj to samo. Ta pani to był mistrz Zen, który dzwonił. And it's the same here, because the lady was actually Zen master calling me. Hej panie, chcemy, żeby pan wypróbował parę bomb dla nas. Please produce couple of bombs for us. Czy coś w tym rodzaju. Or something like this. Okay. A co zrobisz? And what are you doing? What will you do? Musisz spojrzeć zawsze na swój kierunek. Look at your direction. Kierunek oznacza, dlaczego robię to, co robię. Why am I doing what I'm doing? Czasem kierunek, jeżeli kierunek jest jasny, można nawet zrobić straszną rzecz. Sometimes when your direction is clear, it's possible to do even horrible things. Na przykład mistrz Zen Nam Chong spoglądał kiedyś przez okno swojego klasztoru. Nam Chong Zen Master, he was looking from the window from his room. I zobaczył, że mistrz jest dwóch skrzydeł, znasz tą historię? Some monks fighting from, you know, monks from two different branches of the temple fighting over a cat. Jakiś kot przyglądał się do klasztoru. I mnisi po prostu. Was lost in the monastery. No, życie mnichów bywa bardzo nudne. And you know, monk's life can be boring. Is it true or false? Czy to prawda, czy nie? That's why they sometimes travel to Poland. Dlatego w Polsce podróżujecie do Polski. Dlatego czasem podróżują do Polski. It's okay here. No cats, but so many interesting things. Nie ma żadnych kotów, ale jest sporo innych ciekawostek. Więc on zobaczył, że misi walczą tego. Zobaczył, że misi walczą tego kota, wyrywając go sobie. And you know, they are actually trying to like take away him from one another. Każdy chce mieć go dla siebie. Everybody wants the cat. Nikt nie pyta kota o zdanie. Nobody asks the cat. Każdy chce go mieć. Just everybody wants to have him. I mistrz Zen Nam Chong zobaczył ze smutkiem, ach, to są moi uczniowie, a ci durnie walczą o tego kota. These are my students. Nie kochają tego kota. They just, you know, over the cat and they don't love him, just loving their. Kochają tylko siebie, ja nie mówię. I my me. Wtedy wyskoczył na dziedziniec. So he jumped to the courtyard. Zdenerwowany. Upset. Rozgonił tych. He chased them away i chwycił tego kota. And grabbed the cat. I pełen nadziei. And full of hope. Podniósł tego kota i wyjął swój nóż. Ostry nóż do wskazań. Prawdopodobnie coś w rodzaju brzytwy, którym mnisi golili sobie. And he took something like a razor knife, maybe something to, you know, cut monks' hair. I powiedział: hej wy, mnisi, dajcie mi jedno słowo. And he said, monks, give me one word. A puszczę tego kota wolno. And I will let the cat free. Jeżeli nie, if you want, za chwilę go zabiję. I will kill it. Miał cały czas nadzieję, że hoping pojawi się prawdziwe słowo that z serca, the true word from the heart and wisdom will ale to appear, słowo się nie pojawiło. But it didn't appear. Dlatego nauczono. Zabił kota. So he killed the cat. Straszna rzecz. Terrible thing. A więc gdybyś ty tam był, and if you were there, co byś zrobił? What would you do? To jest kongan. That's the kongan. Okay. Dzwoni kobieta. Hello, mamy dla the lady is calling now. Hello, we have this offer for you. Okay.
Jest parę kiloherów do przerzucenia. We have like a couple of kilos of brown to smuggle from, you know, between the borders. Być może twoje dzieci bardzo potrzebują tych pieniędzy. And maybe your children really need this money. Co zrobisz? What will you do? To jest Kongan. Ja nie wiem. That's the Kongan and I don't know. Twój problem. Your problem. Okay. Ja mogę ci tylko powiedzieć to, co mnie mówią. I can only say iść what tylko prosto I nie wiem. Only go straight, don't know. Utrzymuj pytanie. Keep question. To jest. What czym is it? Jestem? What am I? To czym jestem, czyści twój umysł. This what am I clears your mind. Umysł staje się czysty.